Witam na kanale serdecznie. Dawno odcinków nie było. To tylko mogę powiedzieć. Dzisiaj mamy grę, o którą nikt nie prosił, nikt jej nie chciał. A to jest wszystko z tego, że nie mam co nagrywać. Nie mam po prostu co nagrywać. Napiszcie, co mam nagrywać. Fortnite nie, bo to już jest niepopularne. No, nie lubię po prostu Fortnite. Każdy ma swoje zdanie. Co mam wreszcie nagrać? Dobra, więc to na brak filmów, takie coś. Zobaczcie. Weźmy sobie tego British, albo weźmy sobie, patrzcie, myśliwca. Infinity Flight, już kiedyś był odcinek. Miejmy nadzieję, że ktoś chociaż wejdzie i zostawi łapkę w górę. Był już jeden odcinek, a nawet trzy z tego co pamiętam. Nie pamiętam, ale trzy raczej były odcinki, więc no. No dobrze. Odpalamy i lecimy. Czekajcie, nagrywa się wszystko. Głośne to mega. Lecimy myśliwcem E-22. Przepraszam, jakby to się nie zdał zbytnie na samolotach. Już jeden raz był taki odcinek. Chyba dwa razy w Infinity Flight. Ale naprawdę fajna gra. Fajna gra. Chyba jeden z lepszych symulatorów lotnictwa. O nie, będziemy. Teraz się pojawił Real Flight Simulator. Ale ja wolę Infinity nadal. Też nagrał odcinek z Real Flight Simulator. Niezłe wyświetlenie robi ten husarz. Pierwszy, drugi film na moim kanale. Robi ostatnio niezłe wyświetlenie i to coraz większe. Nie za bardzo jestem zadowolony z tego. O nie. Dobra. Napiszcie co chcecie w ogóle, żeby nagrywało. Jak, bo w Eurotracku była słaba jakość dźwięku z mapy. Była bardzo słaba jakość dźwięku. Jak zrobić, żeby była lepsza po prostu. Bo jak ktoś wie, to na pewno taka pierdząca była. Dlatego. No nie no, znowu w dół lecimy. Teraz zrobię jakiegoś trika i se samolot zmieni. Patrzcie, jaki trik. Jeszcze teraz padniemy. Zobaczmy w ogóle silniki. I proszę. Houston, mamy problem. Jeszcze spróbujemy, czekajcie, wylądować. Coś się zazwyczaj nie dzieje. Ale zawsze trenować przypadki, które mogą się natrafić. Każdego pilota. Taki jak ten. Oj, proszę, będzie awaryjne lądowanie. Pilot ma opanowaną maszynę. Czy wyląduje? Jest blisko przy ziemi. Oj, proszę państwa, wylądował. O nie, rozbił się. Dobra. Tylko wylądujmy na jakimś takim trawiastym lotnisku. Taki zbagowana tekstura jest. Zepsuta. No i ładnie. Wylądowaliśmy. Jakoś jeszcze nad tą jakością dźwięku na komputerze postaram się popracować i może będzie film z Eurotracka, bo naprawdę fajna gra. Może jutro coś jest, o co? Dobra, tym polećmy, takim nie, tym nie, bo tym już leciliśmy. No i jutro może będzie odcinek z Eurotracka. Ale naprawdę, jak ktoś ogląda, niech nie narzeka na jakość dźwięku. Proszę, jak możecie, proszę, pomóżcie mi z tą jakością dźwięku, bo to naprawdę aż uszy bolą mnie i tego się nie chce oglądać. W ogóle. Nie. Dobra, weźmy sobie tą Cessnę. Private 6. Private jest. No i proszę. Ty myślisz, że to było głośno, a nie. Autopilota można sobie najwyżej łączyć. Dobra, lecimy.
No i proszę. Ładnie się podwozy schowały. No i proszę, tutaj widać pasażera też. Takie jakby perspektywy pasażera. Ładnie. Dobra, weźmy sobie ostatni samolot i koniec tego odcinka. Miejmy nadzieję, że ten odcinek jest wartościowy. Nie wiem. Dobra, miałem wziąć A340. Fajny samolot, taki duży jest. Jest. Jest Filar? Filar to fajne linie. Najprawdopodobniej chyba tam, jak słyszałem, jeden z najlepszych na świecie. Factory. Fabryczny. Airbus, Aeroflot, Lufthansa, Swiss. Dobra, Swissa weźmiemy, Swiss. To są szwajcarskie linie lotnicze, ale to nawet sama nazwa mówi. Dobra, lecimy. Takiego joysticka to na X-comie widziałem, takiego do symulatorów, ale nie. Udało mi się wreszcie gdzieś na tym biurku miejsce zrobić na kierownicę, więc z kierownicy z Eurotrucka nagram, tylko słabo mam kierownicę. Naprawdę słabo. Q-Smart Suzuka Pro. To jest słaba kierownica. Ale dobra. Nie trzeba narzekać w ogóle, że jest kierownica i ma, dobrze, że ma 270 stopni obrotu. To w ogóle fajna sprawa. Chowamy. I leci tutaj samolot Swiss. Ładnie, będzie przelatywał przez prostokąty. Będzie, proszę. Ładnie, autopilot robi. A tutaj to muszę już trochę... wysokość trochę zwiększył. Bo tak to nie może lecieć. Tak to za nisko, za nisko. Trzeba mu dać większą wysokość. No dobra, dawaj. Zwiększaj wysokość. Tak to nawet nie powinno być. Oj, teraz gwałtownie będzie zwiększał wysokość. Niebezpieczne to trochę. Będzie, ale będzie przychył. Halo pasażerowie, mamy lekkie problemy. O nie. Dobra. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Cześć, do widzenia, na razie.